Okej. Okay. Jak widzicie, albo i nie, doktor wszedł. Ten pusty wzrok mówi wszystko. Jezu, czy żeby dostać tę pracę, wystarczyło wykazać się umiejętnością oddychania? Nie, to się sam. Okej, odpalamy to i zobaczmy. Robot działa. Nie mam mistyk tu. O, what fuck. Dobra. Niestety dokładnie nie mogliśmy zobaczyć, jak doktor zginął. Ale wydaje mi się, że to było o wiele lepsze. Jak myślicie? Jak myślicie, zabicie go w taki sposób było dobre? Piszcie w komentarzach, bo jestem ciekaw waszej opinii. Czy byście woleli, żebym go po prostu zabił w jakiś tradycyjny sposób? Można powiedzieć, dosyć głupi sposób, czy po prostu coś takiego? To jest. 7 czerwca 1986 roku. Obiekt badawczy Sanchez dobrze zareagował na ostatnią dawkę serum. Wiecie co, bo ja go chcę zabić w dosyć fajny sposób. Masa, wiadomo. Liczy się tylko i wyłącznie masa. Sztuczna ręka! No kurde mać. Pan Dexter też był. Tak, osobiście. Bo ja wiem, ludziska, że można doktora drugiego zabić, Valentine, on się tak chyba nazywa, w taki dosyć śmieszny sposób, ale nie do końca jestem pewien, gdzie ja mogę znaleźć rzeczy mi potrzebne do tego szyfu. Czy takie coś zaznaczone to oznacza? Kurwa, teraz troszkę głupio mi. Ale musimy parę rzeczy po prostu sprawdzić, ok? Ok. To jest Hitman, wiecie. To nie jest po prostu jakaś zwykła randomowa gra, w którą po prostu się idzie i... Na nic, na nic. O właśnie! Czy... Nie chcemy na grobku po swojej śmierci, co nie? Leczenie łysienia może nie zbawia świata. O kurwa, nie broń, Johnny! What the fuck, man? Strzykawka. Boże. Czy ta strzykawka to była ta strzykawka? Musimy po prostu posprawdzać, wiecie? O, wow. Ajajajajaj, teraz tuż... O, czy... Tak! O, proszę bardzo, pasta ogniowa, moi drodzy! Ha! Coś zajebistego zaraz się chyba stanie. Ja tak czuję coś. Poczekajcie, tylko musimy tam się dostać przed doktorem. Na szybko. Na spokojnie, lecz na szybko. Okej, mamy to. Mamy to, moi drodzy, i... Kurde, znowu zabiłem kolesi w zajebisty sposób nawet. Chociaż ten doktor pierw tu musi wejść. Strzyż, nie? Czyli co, znowu będziemy musieli oczekiwać na niego? Chyba tak. Ajajajajaj, oj karamba, ale wydaje mi się, że to będzie cholernie fajne, kurde. Jeżeli on tutaj troszkę szybciej przyjdzie, to zobaczycie coś zajebiście czy śmiesznego. No nie wiem, chyba tak. Wiecie co, przejdźmy się. Możemy się troszkę tak za tym doktorkiem przejść, zobaczyć w ogóle, gdzie on się porusza. Tak, on poszedł tam. Okej, ludzie, zaraz on tutaj wróci. I... no, drugie specjalne, można powiedzieć, tak, zabójstwo. Możemy się troszkę poukrywać. I ja się chyba napiję. Ała, boli mnie kolano. Fuj, boli, Boże. O, oh, fuck yeah. I czekamy na doktora. Jak widzimy, doktor już powoli chyba tutaj do nas schodzi.
A to, co zobaczycie, może być fajne. Wiecie, ja czasem też wolę troszkę więcej, jakby to powiedzieć, w tym postać. Troszkę więcej tutaj porobić rzeczy, ale za to z lepszym efektem. Przynajmniej, no teraz, pooglądałem, jak można zabijać tych ludzi i... I zobaczcie. Raymond Valentine. Posłuchajmy go. Chcę ją wypróbować na sobie. Doktorze, to wciąż specyfik w fazie testów. Czy to na pewno rozsądne? Nie stękaj tak. Jak mawiał mój ojciec, bez ryzyka nie ma chwały. O, zobaczycie coś. Cholera. Fajnie, bo dwóch zabiliśmy w dosyć śmieszny sposób. Znaczy go jeszcze nie zabiliśmy, nie? Coś się dzieje. O. Czuję lekkie ukłucia. Rozgrzewa się. Gorące. I spadł. Ciężkie uderzenie. Świetnie, świetnie ludzie. Wow. Wyszło super. Według mnie wyszło zajebiście. Eureka, tak, zajebiście, eureka. A my jako doktor Hitman do takich spraw sercowych udajemy się na kolejną misję do zabicia. Na kolejną misję do zabicia? Nie, po prostu na kolejną misję. Tylko żeby tego nie zjebać teraz, wiecie? Okej. No dobra. To jest szmato. Kurwa mać, troszkę mi to nie pasuje, wiecie? Była to Wiktoria. Okej, teraz już jesteśmy mniej więcej nie do uważenia. Oj, no szybciej, man, szybciej. Nie mam czasu. Ach, doktorzy mnie potrafią rozpoznać niestety. Wiecie? To jest ten kłopot, że doktorzy mnie potrafią rozpoznać. Ale czy... Okej. Odtwórz nagranie. Żeby to nikt nie wbił. Posłuchajmy go. Obiekt wygląda pozornie na zwykłą nastolatkę, ale wyniki pierwszych testów okazały się niecodzienne. Wolę nie wyciągać pochopnych wniosków. Musimy poczekać na analizę DNA. Wyniki obiektu przekraczają moje najśmielsze oczekiwania. Jej statystyki osiągają wartości, jakich do tej pory nie widziałem. Poza osławionymi badaniami doktora Ortmayera, nikt nie podejmował się manipulacji genowej na taką skalę. Moje osiągnięcia w eksperymentach na Meksykaninie Sanchezie w porównaniu z tym wypadają bardzo niczym poruszanie się po omacku. Muszę przyznać, że niełatwo mi zachować naukowy obiektywizm. To okazja, o której śniłem przez całe moje życie. Obawiam się tylko, że Blake Dexter sprzeda dziewczynę temu, kto zaoferuje najwyższą cenę, zamiast zainwestować w rozwój jej możliwości. To osobnik. Ciekawe, kim ona jest. W ograniczonych horyzontach zorientowany na krótkoterminowy zysk. Niespecjalnie interesują go prawdziwe przedsięwzięcia naukowe. Muszę wycisnąć tyle informacji, ile zdołam, póki jeszcze mogę. No okej. Rozumiem, że mamy to sabotować. No raczej, bo to chyba tutaj wyłączy ten cały prąd czy coś. Poza tym mieliśmy to zaznaczone, więc tutaj... Okej. Tak, zakończenie. Yeah! Moi drodzy, udało nam się swoją drogą znowu po cichu przejść tą misję. Kurde,
Takie przejście tych misji jest o wiele ciekawsze niż zabijanie po prostu wszystkich. Ale my się słyszymy w kolejnym już odcinku, więc ja się na razie z wami żegnam. Cześć!